Konnichiwa, z tej strony Sayuki. Zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w The Tenant. Udało mi się między nagraniami dobić malutką gotówkę tutaj. A to może oznaczać, że możemy spłacić wcześniej. Tak. Otwórz aplikację, dziękuję, pobraliśmy, dziękuję bardzo. O! Dobra, ulepszenie pakietu TVVV. Osiągnąć płynność finansową. 10 tysięcy, co oznacza, że już naprawdę niewiele nam brakuje, żeby ogarnąć się ze wszystkim, zlecenia. Take care, jak najbardziej. Niewiele nam brakuje. Myślę, że gdybyśmy nie brali tych pożyczek, jedną musieliśmy, ale tej drugiej, to byśmy już tą misję mieli zrobioną. Dobra, niech będzie to i to. Chodźmy to mieszkanie jakieś wynająć komuś. Dobra, zasada pierwsza. Zrobiłam fail na jednej misji zupełnie przez przypadek, ponieważ okazało się, że jeden tenant, nasz wynajmujący, był karany i był kryminalistą. Brak przeszłości kryminalnej. Sprawdź przeszłość. Będę je sprawdzać tylko u tych serduszkami, chyba że nie będzie nikogo z serduszkami. Brak kryminalnej kartoteki. Jeha, targuj się. 60 dni. O, skubany nawet. Ładnie się tutaj zgodził na cenę. To jest dobre. Czasami jak przeklikamy za dużo, to oni już tylko zmniejszają koszt ewentualnego mieszkania, więc... No, przyspieszmy sobie troszkę. Sprawdź konto, jasne. Tutaj nasz nowy klient, ok. Ok. Kolejne. Do wynajęcia. O, willa! Do wynajęcia jest. Z... Nie jest napisane, że musi być bez przeszłości kryminalnej. Targuj się, póki jest wyśmienicie. 60 dni. Słuchaj, moja droga, to jest willa. A 13? Dobra, niech będzie. Klik, klik. Opłać rachunki, bo koniecznie trzeba. Historia wygląda świetnie, po prostu wydatki, dochody. No, tak to wygląda, jakby chciał ktoś zobaczyć wspólnie, razem, albo na dłuższą metę ewentualnie. Dobra, bo nam ktoś tu marznie. No to masz fachowca. Naszym elfem. Dziękuję, teraz mogę chodzić bez szalika. Dobrze, sprawdź konto. Dobrze. Niewiele nam brakuje. Niecałe 2000, żeby dobić misję tutaj. Aha. Przyszły rachunki kolejne. Myślę, że będę czekać, aż się bardziej nabiją może, chyba że zapomnę. Okej, i tu możemy się jeszcze kimś zająć. Jak najbardziej. A w recenzjach jest. Dobra, czekajcie, pokażę wam ten failowy, jeżeli będzie. O, tutaj. Dzieciaki sprzedające parówki są bardziej przedsiębiorcze niż... Nie polecam tego agenta. Na przykład jedna z źle zrobionych rzeczy to lokator był kryminalistą. Zmień sobie. Nie będę ci płacić za zmianę, ale jak sam chcesz, to masz, zmieniaj. Dziękuję. Bardzo proszę. Jak ci się podoba w ten sposób, to jest ok. Czas na razy dwa. O, na VR-ze sobie gra chyba w golfa. O nie! Wujek! To wujek! Wujek na ratunek! Jedną w łazience. Jedną w sypialni. A nie, to jest... A nie, to też jest sypialnia, dobra. I w drugiej sypialni jeszcze. Wujek czasem coś stęknie. Coś... O. No i gotowe. Znów możemy przyspieszyć. Dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu. Tego problemu. Dobra, przyszedł już na... O!
Myślę, jogi skubaniec ćwiczy jakąś jogę czy coś. Dobra. To jest tutaj. A tutaj idzie wycena. O, nowe drzwi. Okej. Sprawdź konto, jasne. Zlecenia. Te zlecenia na opiekę są naprawdę dobre. A, porozmawiaj ze swoim. To nie, najpierw tutaj. Niezadowalająco. To sio, jak wam się nie podoba. A ty? Patrz, zieleń, lubisz zieleń. Ach, ty patrzysz na plakat. Nero, give up ci się nie podoba? Wolisz give up? To też wyjdź. Zobaczymy, czy kolejni ewentualni goście. I nie widzę wymagań, dobra, fachowiec. Nie widzę wymagań, że musi być bez kryminalnej przeszłości. Mogą mieć może kryminalną przyszłość, ale przeszłość nie. Jakie niezadowolone towarzystwo. O, chyba ktoś ma mysz. Zaraz tam pójdziemy. Naprawdę nikt nie jest chociażby zadowolony z mieszkania? To jeszcze zdążę wyprosić gości. Mamy jeszcze 3 dni. Ja idę te myszki zrobić. Wujek, rozkładaj te łapki, bo trzeba. Ale ostatnio na szkodniki moda. Chyba wystarczy. No i gotowe. Okej. Dzień otwarty. O! Wow! Okej. Chyba jest okej. Tutaj się nam skończyło też zlecenie. Ładnie. O, dobra. Negocjujemy z naszymi. Jest tu napisane. Zaraz, aktualne. Mm-hmm. 936. O! Fajnie. Niech będzie. A u tego kolegi? O, no tak. No jest średnio zadowolony. O nie, 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 nie. Poniżej 4000 nie sądzę. To nie. To do widzenia. Dlaczego porażka, jeżeli to ja nie jestem zadowolona z takiego klienta? Skąd ten pomysł? Opłać rachunki. Co tam na tym telefonie? Sprawdź konto. Dzięki za pomoc. Jak najbardziej. Recenzje. Jak najbardziej. I zlecenia. Aha. Niech będzie. Wujka wyślę, no co ty? Wujek sobie świetnie radzi ze szkodnikami. Chyba nawet mało powiedziane, że świetnie. Patrzcie na ten swądek, który się za nim unosi. Jeszcze w łazience kilka. Elegancko. Wyjdź, tak, i idziemy po raz kolejny zrobić okręt. O! O! Teraz będziemy mieć inne rzeczy do zebrania. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Ale są jakieś też finanse, spoko. I niedługo zrobimy dzień otwarty też w naszym ostatnim mieszkaniu i mam nadzieję, wtedy nam się tu ładnie... No tak, no bo mamy jednego mieszkańca mniej, dlatego.
Ale nie martwcie się, naprawimy to błyskawicznie. Szybko to napławimy. Ja się nie mogę dzisiaj wypowiedzieć. O! Dobra, wyczyść gotówkę koniecznie. Co to jest? A skrzynka! O! Szkoda. Zbieramy, zbieramy, bo dzięki tym dodatkowym misjom i tym specjalnym przedmiotom, które tu zbieramy, jest szansa, że jak wykupimy kiedyś ten okręt, to będziemy mogli go zrobić od razu na taką ładną kajutę właśnie kapitana. Jeżeli nie zabiorę tych rzeczy do schowka od razu przy remoncie, nie, przy sprzątaniu, to przy remoncie już nie mogę. To taka rada dla was, gdybyście grali i na przykład zaczniecie remont i stwierdzicie, że jednak coś chcecie zachować, to już będzie wtedy niestety za późno. Tym razem dali nam całość, tak w ogóle, nie tylko jeden pokój, tylko całutką przestrzeń nam dali do zrobienia. Co też jest spoko. Zakładam, że pewnie nam każą... Tu jest... elitarny i tam się zajmuje jednym gościem. Dobra. Mogło być lepiej, wiem. Będzie dobrze, nie martw się, kolejny klient. Tam poniżej 5000 na to mieszkanie nie ma opcji, żebym zeszła, bo jest super. Zrobione. A jedną tylko kajuta zało... Ojej, takiego jeszcze nie robiliśmy, fajnie! No niech będą te droższe. I brązowe ściany. Te nie są złe. Nawet może w jakiś sposób pasują. Czekam, aż będziemy mieć panele drewniane od góry do dołu takie puszczone. To dopiero będzie fajne. Hamaki! Haha, hamaki. Może zrobimy tak, żeby każdy miał patrzenie na okno. Tylko pytanie, czy tak? Może tak zrobimy. Podoba mi się ten pomysł. I ostatni tutaj, tylko żeby mu tam za ciepło nie było. To właściwie te rzeczy bym przeniosła tutaj. Będzie też szybko do naprawy, jakby ktoś przyjechał. Ozdoby łodzi. Są tu jakieś dodatkowe? Nie, te same. Beczka. O! Beczka jako stolik. Też wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. Co prawda hamak się buja. Śpi się specjalnie na hamakach, żeby choroba morska aż tak nie męczyła. Ozdoby łodzi. Ale to tak smutno będzie, jeżeli one tak będą stać po prostu. Przy oknie gdzieś. Bez niczego dodatkowo. Fajnie by było każdemu taki dać jeden. A wystrój? No prawie. Ozdoby łodzi, hamak, żeglarza, gaśnica, ale chyba nie mamy jeszcze czegoś takiego jak gaśnica. Nie widzę gaśnicy. Zestaw pierwszej pomocy też jeszcze nie mamy. Półka. Może być półka. Są półki gdzieś. To jest jako półka. To jest naprawdę fajna półka. Damy im dwie. Właściwie moglibyśmy chłopakom jeszcze wrzucić tu beczkę z prawdziwego zdarzenia. Bo przecież z czegoś tam trzeba ten trunek pociągnąć. Żeby się dobrze spało oczywiście. Raz. Dwa. Jak tam? 100%. Dobra. Oddajemy zadanie. Musimy koniecznie wynająć ostatni domek, który mamy. I powinien nam się powoli wtedy... Płynność finansowa powinna nam się ładnie... zrobić. No tak, dodałam kolejne 4 rzeczy. Zbiera nam się powoli na to, żeby zrobić ładną kajutę. I zbiera też nam się na zrobienie dosyć luksusowej willi. Sprawdź konto. Jesteś? Wyślę fachowca.
płacą rachunki. Master renovator. Opieka to swoją drogą, ale mamy jeden domek, który jest wolny. I na razie przynosi same... Gdzie ten dźwięk taki dochodzi i skąd? Same straty. Dobra, rozpocznij dzień otwarty. Dobrze. Mam nadzieję, że im się spodoba tutaj. Na każde nie, od razu wypraszamy klienta. Może warto też sprawdzić... Nie, nie. Tylko na serduszkę i 5000 to jest minimum absolutne, jakie akceptuję na czynsz. Kaktus w łazience, co o tym myślisz? To poczekam, może jeszcze się zastanowi na coś większego. Wciąż uważam, że te zombie muffins to jest świetne do kuchni. Wyślij fachowca. Obra. Kolega jest zadowolony. Targuj się. 60 dni. No dobra, wygląda jak ktoś, z kim można się dobrze potargować. Dobił 5000. 5340. Dobra. Koleżanka. Na 65 340. Czekaj. Jeszcze trochę. 5, no troszkę więcej. To w sumie, a ty kolega co? Też wyśmienicie, to też się targuj, jeszcze zobaczymy. Na razie ona ma najwyższą ofertę, na którą się zgodziła. 267, 397. Dobra, jest, pięknie. Wyślę wujka do ciebie, żeby ci to naprawił, bo wujek jest fachura. Jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby u klienta nie naprawił. U siebie? Bywało różnie. Ale tak, do opieki to jeszcze mi się nie zdarzyło. Nieźle, kolej zna się na rzeczy. Też tak uważam. Dobra, no okej. Dobra, luzik. Też zadowolony. Dobra, kolejne zlecenie z opieką nad kimś, niech będzie. I w sumie jeszcze jedno też można. Wsiadło info. Dobrą recenzję dostaliśmy. Z tym, że tak, mamy dwa zlecenia, 4 dni i 6 dni. Wow. Więc nie weźmiemy żadnego dodatkowego zlecenia. Zastanawiam się, czy nie byłoby warto wziąć jakiegoś remontu droższego. Całego mieszkania. Nową łazienkę. Ten bym... Ale taka, ten... A ten? Pełny remont mieszkania. No nieźle. Pytanie, w którym to jest miejscu. Ten się zaraz skończy, będzie okej. Dwa dni, a tu 4. A, bo to sprzedaż jest! Wow! Ale bym zrobiła sobie fajnie. Wow! Ale nie sprawdziłam, a dobra, nie wymagali. Wow, ja! Uff! No to byłby fail stulecia po prostu. Jeżeli chodzi o grę. Oczywiście. Tam się gość sobą zajmuje, wszystko... O, zaraz będzie dzwonił właśnie. Ogrzejnik, ogrzewanie przestało działać. Masz fachowca w takim razie. A my robimy renowację. Nie, no dobra, fajny ten kwadrat. Tułka po pizzy. Recenzja całkiem dobra. Niewiele nam brakuje, skacze nam tak tutaj. Okej, sypialnia, łazienka, kuchnia. Potrzebuję 3 pomieszczeń.
No dobra, jakoś to pogodzimy. Jakoś to pogodzimy. Łazienka nie musi być duża, ogromna. Łazienka, kuchnia, sypialnia. Sypialnia. Dobra, może być. Jaki mamy tam budżet? Nawet, że trochę jest. Jest okej. To niech zostanie tak, jak jest. Łazienkę najpierw załatwimy. Laminat. Ale wygląda całkiem ładnie. O, właśnie. Weszły mi teraz fototapety. Wpadło mi po drodze, no, że można robić fototapety i mamy taki las albo taką zieleń ładną. Możemy zrobić część takiej zieleni, a resztę takiej. Zależy, na którą zwróci uwagę klient. Myślę, że jest okej. Czekam, jak będziemy mieć znowu nowe kabiny prysznicowe i tak dalej, bo na razie coraz częściej chodzimy z tymi samymi rzeczami i miło byłoby dobić już może czegoś nowszego. Toiletto. I papier, i szczotka jak nic. No i jest ładnie. A wystrój? Też dobrze, dobra. Sypialnia. Dywan albo panele, ale bardziej by mi się podobały panele. O! Kawaii. Czerwony bądź brązowy. Myślę, że czerwień można tu spokojnie wrzucić, ale proponuję w ten sposób, a resztę zrobimy tak. Nie jestem fachowcem, jeżeli chodzi o ozdoby. Łoj, to tylko tyle? Dodam podwójne łóżko. Mam nadzieję, że podwójne łóżko będzie ok. I ozdoba ścienna. Uuu, love! Ja może powinnam większy ten... większą tą sypialnię zrobić. Nie wydaje wam się, że czerwone zasłony przy czerwonej ścianie to za dużo? O, rolety! Rogacz. A jak wystrój? Pewnie nie za wysoko. Ło! Dam rolety. A zaraz zobaczymy, jakie były wymagania tutaj jeszcze. Tylko zróbmy jeszcze kuchnię, bo... A, i trzeba by nabić jeszcze jedną misję, włączyć, żeby działała. Oj, ło! Nikt nie mówi, że tak krzywo. No. Jeszcze jedną misję na zleceniach, żeby się kimś zająć. Jest taka dostępna? Nie ma. Nie ma. To trudno. Laminowane podłogi. Tak. Może ta? Pęknięta rura. No to do pękniętej rury fachowiec. I tutaj również czerwone ściany. Proponuję tak. O. I znów. Drugie. Nice. Lodówka i kuchenka. Okej. Meble, kuchnia. Mamy coś od klienta samego? Nie mamy. Nie zawsze dadzą. Lodówka. Wrzucimy mu jakieś ładne szafki kuchenne. Narożna, ale... Będziemy musieli mu przywrócić to, co mu zepsuli.
Kuchenka. O, prawie. Mogę przestawić menu. A zaraz. Albo to damy od ściany. Będzie ok. O, da, nawet że działa to całkiem sympatycznie. Jest dobrze. Pytanie, czy klient miał tutaj gdzieś napisane rzeczy dodatkowe? Nie miał. Wystrój. No powiedzmy, że prawie. Roślina naścienna. Jak najbardziej. Na razie jeszcze mamy jedną, ale w przyszłości będziemy mieć więcej. Mała roślinka. Może tak, ja wiem. O. Jak tam wygląda? 58. Dobra. Duża roślina. Pojęka jest zakochana. Nie. Ale i tak ją dam, bo tak. Duża roślina. Może tym razem tą tutaj. Taboret. No dobra. Może być taboret przy choince, że ubierają choinka jeszcze. Nie najgorszy pomysł. Plakat motywacyjny. Jak najbardziej. Który chcesz? Did you smile today? Ja myślę, że może ten. Przy drzwiach, przy wyjściu, żeby było wiadomo. Szafka kuchenna jest. Duża roślinka jest. Blender, toster i cała reszta. Dobra. Czyli kuchnia totalnie jak zawsze. Blender. Toster. Czajnik. Czajnik. Mikrofalówka. Waga. Wagi już mamy dostępne. Poustawiają sobie. Okap. Nice. Jeszcze sypialnia. Waza, zegar ścienny, wentylator. To może tę tu, taka malutka. A nie ma tutaj szafy nigdzie. Roślina naścienna, mała roślinka. Jedna i druga. Obie są ładne. Duża roślina. Oczywiście, że tak. Niech będzie paproć. Średnie dywanik. A dywanik nie jest złym pomysłem. O, jaki dywanik. Ale ja to bym tutaj ten wrzuciła. W ten sposób. O. Dobra, recenzja jakby co. Nie wiem tylko, czy zrobiłam to, co chcieli. Jest ok. Dobra. Jakieś zlecenie znowu na zajęcie się klientem? Nie. To później. Wysokie, to głównie z wysokich już mamy. Ozdoba ścienna, książki. Dobra, to ja bym tu dała szafkę. Regał jakiś. Może z tych tutaj. O. Na niego można ładować te małe elementy. Co on tam chciał? Płyty DVD też? Nie. Książki. Mogą być książki. Trofeum. Mamy dostępne trofeum już? Nie zawsze. Ale możemy teraz wazę tu postawić. Żeby nie stała taka smutna tam. Lustro możemy oddać też. Półka ścienna. A półki ścienne są? O. To może tą. Ok, dobra, mamy 100%, możemy oddać zlecenie. A u gościa musimy rzeczy skradzione naprawić. Kanapa i szczotka WC, no wiesz co, takie rzeczy pozwolić sobie zabrać? No ja nie wierzę.
Toileto. No i gra. Jak to nie masz do taką wynajmujesz? Blum, blum, blum. Dziękuję, postaram się następnym razem. Sprawdź konto. No słuchajcie, no martwicie mnie. Przez was nie nabiję tej misji prostej, co jest taka prosta do nabicia. Patrzcie. O, jest trofeum. Duperele. Zblokowano nowy przedmiot. O, jest ta łódka! Dzięki. Co tam piszecie? Dzień dobry, dzień dobry. Recenzje, spoko. Pytanie, czy stać nas przy tej kwocie na wykupienie czegoś jeszcze? Prawie nas stać tak naprawdę. Można by zrobić. Jeszcze dwie sypialnie do tego tu są. 122, to jest chyba jedna z najmniejszych w tej chwili najniższych cen. A, 112. O, też ma dwie sypialnie. 112. Dobra, potrzebujemy jakiejś misji. Wszyscy są na czas, mniej więcej. Żadnych długów, więc okej. Dobra, telefon i zlecenia. Niech będzie. Zacznijmy od odnawiania. Budżet jest dosyć niski. O, nie udało się. No, to właśnie tak jak mówiłam. W takich prywatnych misjach nie zawsze wujek daje radę, ale jak jest klient, to nasz klient, nasz pan zazwyczaj i wtedy jest. O, wujek! Nie wyspałeś się? Okej. Wujek coś leci w kulki. Wujek, 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 wujek. Zero, zero mebli do zrobienia. No co za wujek? Jestem rozczarowana troszeczkę. Sypialnia, łazienka. Okej. Rozumiem, to jest sypialnia, a to jest łazienka. Niech i tak będzie. Podłoga. A, możemy dać panel. Jaki fajny. A, to nie w tym miejscu. Tu miał być panel. A tam w tym drugim laminat. Możemy dać podobny. O, i będziemy się czuć, jakbyśmy prawie przeszli z tego samego miejsca do tego samego miejsca. Niebieskie ściany. O, o, jest elegancka kolejna tapeta. Tu ją damy i na niebiesko. Nie, to niebiesko. Czy zielono bardziej? Dobra, niech będzie. Kabina. Kabina. Naprawdę czekam na odblokowanie kolejnych kabin. No i nam ta wszystko tam skacze. Wyślij fachowca. Toaleta. Umywalka. To jest ta od klienta, tak? Tak. Szczotka do WC. No i papier toaletowy. Nice. Widzę, że pralki nie chciał, ale mamy nową pralkę kolejną. Fajnie. O nie, mam niewyłączony głos w telefonie. Jak tak można? Nienormalnie. Nienormalnie. Zazwyczaj tak nie bywa.
Ach, łazienka jest na 100% już okej. Okay. Brązowy lub żółty. A mogę obydwa? Bo powiedzmy, podoba mi się to. Zobaczymy, czy pozwolą mi zrobić żółty. Okej. Wygląda jak szary papier. No dobra, pojedyncze łóżko. Nie wydaje wam się, że ta przestrzeń tutaj to jest takie dobre miejsce na łóżko, żeby było schowane? Wciąż mam jeszcze te same... A, no tak, nie pamiętam, czy to łóżko można tak dać w taką wąską przestrzeń. No właśnie nie. A to drugie chyba się da. No. I ładnie. Mikrofalówka, zlep kuchenny, lodówka, kanapa, luz. Kuchnię zrobimy z tej strony. Na sypialnię. Fajnie sobie to ktoś wymyślił. Lodówka. Zlew kuchenny. O, ten też jest ładny. Earth. To chyba nie jest to samo. Masz, sam sobie zmieniaj, nie będę ci płacić za zmianę kolorów w pokoju. Możesz sobie pomalować, nie przeszkadza mi to. Szafkę. Ale to mam wrażenie, że do tej szafki nie ma zestawu. Jeszcze. Chyba, że to jest to. Rzeczywiście. Chociaż... Na pewno? Dobra, zrobię ci na jasno. Dostaniesz taką szafkę, bo ta szafka jest naprawdę fajna. O. No idealnie. Mikrofalówek. Gdzie jesteś? Tu jest mikrofalówka. Telewizor. No na najdroższym mnie już nie stać, bo przesadziłam. Tam jakiś ten... Szafek. Przesadziłam dużo. Pokój wygląda teraz perfekcyjnie. Cieszę się. Ozdoba, obraz, kanapa. Ups. Trzeba się pozbyć jednej szafki. I może lodówki. Wymienimy ją na ten mniejszy, niższy model. No niech będzie. A niech będzie tutaj. Teraz nas stać na kanapę. Taką, żeby też fajna była. Ozdoba ścienna. I obraz. Ale coś czuję, że wystrój to tu jest mało zrobione. Wazę jeszcze ewentualnie by chcieli. Jaka ładna. Ładna. Budżet troszkę niski, ale okej. U tego gościa wszystko okej? A tak. Pa, pa, ra, pa. Ktoś sobie tam śpiewał. Następna zapłata za jeden dzień, za 6 dni, za 4. Wujek by naprawił. Pokój. Opłata, czynsz.
Okej. No i ładnie. Dobra. Prawie nas stać na kolejne mieszkanie. O! Niech będzie. Potrzebni projektanci mieszkań. Pełna renowacja. Okej. Tu się jeszcze gościem zajmujemy. Nie możemy, bo już się zajmujemy gościem. Dobra. A, mam déjà vu. Ale okej, przynajmniej tu zawsze są pieniądze. Taki plus. Już jesteśmy na 20 poziomie, a ja wciąż nie mogę przeskoczyć tego, a już dawno powinniśmy. Chyba błędem było branie tej pożyczki na kolejne mieszkanie. Co jest zabawne, bo teraz mamy 3 miejsca, które regularnie nam przydają gotówkę. Chyba, że to po tym update'cie teraz jest trudniej to dostać, bo wyszedł ten taki update, powiedzmy first day patch. Tylko to jest wciąż early access, pamiętajcie. Na tym etapie jak gram, to jest wciąż jeszcze early, więc... Błędy są jak najbardziej dopuszczalne. Jakieś nawet większe, moim zdaniem. Zupełnie mi nie przeszkadza, że tak jest. Wyrzuć mebel i wujek. Koniecznie powinieneś iść się przespać. Albo jakiegoś Red Bulla. Co to jest? Do tej pory nie wiem, co to jest. Strzelnica! Trzeba było z drugiej strony na to popatrzeć i człowiek by wiedział, no co za świat. Serwerownia, sypialnia, kasino. No ładnie tu mają, ładnie. I też robią taki fajny myk, żeby się dało podejść. Dobrze, rozumiem. Nielegalne substancje. No, po raz kolejny mamy to samo. Płytki. I w drugim też płytki. To zrobimy takie same. Szary i żółty. Ten żółty zrobimy na większości ścian. Wygląda jak ten, co na zewnątrz. Teraz zauważyłam. To jest chyba dokładnie ten sam, co na zewnątrz. A tutaj szary. Podoba mi się to i podoba mi się to. A resztę zrobimy... nie tym, tym. No dobra. Zajmijmy się tutaj kadziami. Nie. No dobra, może najpierw. Niech będą. Ona się tu zmieści? Po prostu próbuję zrobić troszkę inaczej, żeby było niż wcześniej, więc... Stoły może najpierw. Wciąż to jest stół najbardziej elegancki, jaki mamy. To znaczy najdroższy. Bardziej o to chodziło. Raz... On nie zmieści się. To będzie tak. Co ci tam było źle? To fachowiec. Krzesła. Niech będą obydwa tutaj. Beczka. I beczka. I beczka. No i wysluj luz. Full. Stoły. Najpierw bym dała. Tu możemy dać te stoły. Powiedzmy, że tu będą takie obrady bardziej się odbywać. Bo kto ich tam wie. Krzesła, tylko koniecznie musimy wybrać opisane jako krzesło, a nie krzesło biurowe na przykład. Niech będzie to. O. Wieszak z kombinezonem na wejściu. Safe, zaraz tam pod ręką. No i nielegalnych substancji jak najwięcej.
Bo tak. Chyba jeszcze butla. Właśnie. Chyba dwie nawet. O i jest wszystko. Jak wystrój? Pewnie trochę brakuje. I co tu najbardziej daje? Lampa, lampa, półka. Nie, to są średnie, wysokie, nielegalna substancja. Ale już mamy. Wciąż nie mam zestawu pierwszej pomocy, więc nic z tym nie zrobię. A jakby mi tak tutaj love wrzucić? No i prawie. Krzesło, stół, lampa. Lampa naścienna. Zaraz tam pójdę do tego gościa załatwić sprawę. Gdzie były lampy naścienne? Tu jest. Półka. Półka na półka po prostu. To ta. Myślę, jest ok. Weszło. Dobra, oddaj zlecenie. A tam ktoś miał problem. Wujek sobie da radę. Spokojnie. Jeżeli chodzi o szkodniki, dajemy radę. Pozbądź się wrednych szkodników, aby rozwiązać problem. Ten dźwięk. Ta śmieszna podłoga. Ha, ha, ha. Jeszcze jeden. Kaczy. Kaczy. I gotowe. Tak. Dzięki za pomoc. Z radości aż zemdlał skubany. Okej, okej. Mówisz, wpadły przelewy. Dobra. A to u ciebie trzeba negocjować. No dobra, tam było w porządku. Słuchaj, wstawaj, bo... Jak tak siedzisz... Właśnie, to nie mogę w ciebie trafić. O. Chyba przesadziłam troszeczkę. Oja, 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 oja! Ha, 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 sweeper. No weź troszkę więcej. Uparty. Nawet, że się podobało. Robota została zrobiona tak dobrze, że czuję się oszustem, płacąc tak mało. To poproszę premię. Właściwie stać nas na kupienie jeszcze jednego domu. I chciałabym to może zrobić. Niekoniecznie tutaj. Tu jest jeden pokój, ale jeżeli weźmiemy dom z dwoma pokojami, możemy wynająć dwa pokoje. 89 tysięcy, pokoi 2. Bierz. Coś mi zniknęło. Zniknęły mi pieniądze i... Gdzie to kupiliśmy? Okej. Okay. Uff. Stres. O nie! Czy to nie wygląda znajomo? Czy to nie wygląda znajomo? O ja! Nie wierzę, że tak zrobili. Co za świat! Zrobimy z tego sypialnię. Tutaj zrobimy łazienkę. Pytanie tylko, czy damy radę zmieścić w takiej wąskiej łazience rzeczy, jak są okna. Może damy radę? Jak nas zrobili bezczelnie? Co za świat, no po prostu... ściany, buduj... drzwi... jest. Okej. Okay. Zrobimy dwie sypialnie. Bo tak. No
To niech zostanie, to jest całkiem spoko. To również. Niech zostanie przy tym gościu. Telewizor też, obraz też. No dobra, potrzebuję to wszystko odstawić na chwilkę na bok, żebym mogła zrobić drugi pokój. Jak mnie zrobili po prostu... No nie mogłam kupić droższych rzeczy, bo... się nam niestety... budżet u klienta skończył. Najlon ma ścian zrobionych na dwie. Raz, dwa. Pytanie, czy w ten sposób zrobić, czy inaczej? A może zrobimy tak, jak jest tutaj? Drzwi dostanie na końcu, to nie będą nam przeszkadzać. Mhm. Dobra, to zapłać innym razem. Tam są drzwi, więc okej, okienko. Chociaż nie wiem, czy ta sypialnia nie miałaby się lepiej z oknem. Jak sobie teraz myślę, też bym się chyba czuła lepiej. Wtedy. Łazienka jest okej. Nie mogę tu wstawiać za dużo rzeczy, dlatego dobrze jest tutaj zrobić te drzwi. Tutaj i tak przy tym nie mogę, to zrobię coś ciekawego. Tu jakąś ozdóbkę wrzucimy w którymś momencie. Myślę, że to nie będzie zły pomysł z żadnej strony. To niech będzie tutaj. Drzwi jak coś to ma. Zastanawiam się, salon, kuchnia. Myślę, że tak nie będzie najgorzej to zrobić. Długo już gramy, więc chyba warto byłoby się wziąć wreszcie za... Ha! To jest wystarczająco mała kuchnia, żeby tutaj dać rzeczy. No tak jakby. Ale już postanowiłam, że kuchnię to postawię z tej strony. Jakoś. Przestaw. Tak zrobimy wstępnie, a jak zrobimy w przyszłości w tym domu, to zobaczymy. Chociaż pieniądze są jakby co. No nie jest tak, że nie mam wcale. Okej, u tych wszystko w porządku, tak? Właściwie... Chcę sprawdzić, czy tą kuchnię mogę tam wepchnąć. No nie stawia się, że się nie zmieszczą. Ej, fajnie, dobra. Kuchnia od razu przy drzwiach, to będzie wygodnie. Przy drzwiach i do wyjścia złapać obiad i z sypialni tutaj gość ma lepsze warunki w razie co, jakby bardzo chciał. Tylko nie wiem, czy kuchenka się tutaj zmieści. No wygląda, jakby to był nasz szczęśliwy dzień. To właściwie... Aha, nie mogę go... Aha, bo jest odwrotnie, dobra. Fajnie byłoby tu wepchnąć jeszcze jedną... Albo narożną.
Przecież mamy narożną szafkę. To jest który zestaw? Ten jasny. Szafka narożna blank i szafka narożna... Aha, bo ma ucięty róg, dobra. Ale to musiałabym tu dać dwie narożne. No bo jedną chociaż. Dałabym tą. Dajmy najpierw narożną. Tą normalną narożną. To jest narożna? Nie. Zalew. Szafkę. Niech odwrotnie mają być. Nie, chyba tak jak było. Myślałam, że może uda mi się wepchnąć jeszcze jedną szafkę, ale chyba nie bardzo. Ale za to mogę lodówkę trochę odsunąć od drzwi i będzie lepsze uczucie tutaj w środku. Mają tu dosyć ciasno, nie powiem. Ale nie mają źle. Nie jest wcale źle. Jeszcze okap tu dostaną chłopaki. Idealnie. No, czy tam dziewczyny, zależy kto wynajmie. Lewo albo prawo bardziej, no trudno. Ekspres do kawy. Blender. Wagę. I nice. I ten. No, a cała reszta wygląda nawet spoko wtedy. Można i dać stół zwyczajnie, normalnie, cały do jedzenia. A wiem, co chciałam zrobić. To zabrać tu. A to zabrać tu. W sumie to mogłoby być tak, jak jest. Dobra, dajmy im tam jadalnie. Okrągły. Bo ten... Ten jest fajny. Dobra. Jakieś do niego krzesła. Pasuje super. Może by tak dokończyć ściany, bo są niedomalowane. Tylko w ten sposób, jak jest, to chciałabym w łazience zmienić ścianę na jakieś... W ten sposób jakoś mi bardziej pasuje prędzej. I na przykład tak. O, no od razu lepiej się z tym czuję. I podłogę na jakiś kafel. Na te. To tutaj bym też już chciała mieć drewno. Tylko troszkę inne podłożone. To jest fajne i w drugim pokoju zrobimy to samo. Dobra, salon. I ten kolor nie jest wcale taki zły do salonu. Co jest? Jednak myślę, że go o wiele ładniej zrobimy, jeżeli go rozjaśnimy. Przypuszczam tak przynajmniej. Powinno być spoko. Zastanawiam się, czy zrobić kuchnię. Może zrobimy kuchnię tak, jak robiłam do tej pory w łazience, tylko zrobię tym. O! Mamy taką fajną część kuchenną oddzieloną. Alarm w telefonie, alarm! Trzeba będzie go wyłączyć. Dobra, to robimy, kończymy, bo mamy bardzo długi odcinek. Myślę, że trzeba by już zakończyć. Zakończyć to meblowanie. Godzina. Dobra, kończmy meblowanie i bierzmy się za... Mamy tam te dwa, to tu zrobimy takie dwa. I resztę na jakiś ładny zielony. Gra, meble, łóżko,
Niech będzie to samo łóżko. Ach, tutaj damy. Co tak na samym wejściu będzie łóżko? Może spróbujemy wstępnie oddać to tak, jak jest. Wszystko, co jest potrzebne, mają. Zobaczymy. Ewentualnie będziemy to później na pokoje. Dokładnie. Będziemy tu później zmieniać ewentualnie wystrój, telewizor i całą resztę. Żeby było troszkę inaczej zrobione. Wygląda jak meble ogrodowe, nie? Mnie się podobają. Jaka klientela zadowolona? Prawie wcale. Ale zadowalająco to jest słaba ocena. Wyślę fachowca. O. Już lepiej, bo jest dobrze. Panie, targuj się! Ale czekaj. No przed chwilą miałeś za wyśmienicie. Który pokój masz na wyśmienicie? Żaden? Dwa i pół. Dwa i pół. No prawie. Jeszcze jeden gość nam jest potrzebny. Dobrze, niezadowalająco. To idź sobie. Jestem pewna, że trafi się ktoś bardziej zachwycony mieszkaniem niż niezadowolony. Też sobie już idziesz? No dobra, ten się jeszcze zastanawia i ten też. O! Słuchaj, dwa... No co ty? Muszą być dwa, prawie dwa i pół. Nie będę się aż tak roz... 2200, no słabo. No już prędzej. Okej. Jej! Jest! Mamy płynność finansową! Jej! Jej! O! Mam dobre wieści, w końcu udało mi się przekonać tych chytrusów z Rady Miejskiej, ale po kolei. Najpierw zajrzyj do aplikacji agentów. Fachowiec. Teraz będą mieszkać razem. Agenci zajmą się twoimi mieszkaniami lokatorami w danej dzielnicy, pozwalając ci na pracę w innej części miasta. Pracują za dniówkę, która zostanie odliczona od twoich zysków w danej dzielnicy. Dbają jednak o to, aby twoi lokatorzy płacili czynsz na czas i nie tylko. Pamiętaj, że niektórzy agenci są lepsi od innych. Rozumiem, że musimy jakiegoś do slumsów zatrudnić. Sumienność, empatia, przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość, sumienność, przedsiębiorczość, empatia, sumienność. Widzę, że Lea jest ładnie tutaj. Ten tutaj również jest ładnie zrobiony. Ha. Zaczęłabym od niej. Miasto Wondersville składa się z trzech różnych dzielnic. Żeby mieć dostęp do danej dzielnicy, potrzebna jest specjalna licencja agenta. Możesz swobodnie przechodzić między dzielnicami, póki masz zatrudnionego agenta w dzielnicy, w której aktualnie się znajdujesz. O! Czekaj, przyspieszę troszkę czas. Wykończymy tą misję, co tutaj jest. Opieka. Okej, okay, pewnie chcesz wiedzieć, co to, o co to całe zamieszanie. W końcu dostaliśmy naszą licencję. Dobra,
oto co się... A co tutaj za wiadomości? A, się problemy pojawiły. Nie wiem kiedy. A chciałam już kończyć odcinek. To nie, to będą nam przeszkadzać. Czekaj, bo muszę wszystkich tutaj pocieszyć, bo... Znowu działa, nowy agent. Zgodnie z ustaleniami. Sprawdź konto. Dobra, wszystko jest. Tak wygląda mapa. Tutaj możemy się teraz dostać. Wiecie co? Ruszymy tam już w kolejnym odcinku, żeby nie robić zamieszania. Teraz zostajemy u siebie i kończymy. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!